Siemanko, siemanko, ja Was dzisiaj zapraszam na vloga dosyć nietypowego. Mamy godzinę prawie 7:00 i słuchajcie, wczoraj wieczorkiem postanowiłam sobie, że jadę do Krakowa. Znalazłam bilety na polskiego busa, słuchajcie, zadychę w dwie strony. Jadę dzisiaj o 7:00 i wracam o 17:00, także na taki spacer do Krakowa dzisiaj jadę. Postanowiłam, że w sumie całkiem spoko pomysł, taki vlog, tanie podróżowanie, także zapraszam Was dzisiaj do oglądania i powspominamy sobie, bo już to będzie czwarty raz, jak jestem w Krakowie i mi się też przypomina pierwsze moje vlogi z tego względu, że pamiętam, jak nagrywałyśmy z Edytą właśnie coś takiego, takie podróże na samym początku mojego kanału na YouTubie i dzisiaj wybieramy się do Krakowa, także jeżeli podoba Wam się mój szalony plan, to dajcie łapkę w górę i widzimy się potem. I tutaj mamy polskie busy, proszę bardzo. Będziemy zaraz jechać. Siemanka, właśnie dotarłam do Krakowa. No i powiem Wam szczerze, już na początku jestem zdziwiona, bo tyle razy co szłam tym tunelem między tutaj peronami a Galerią Krakowską, to zawsze było tyle ludzi, a teraz nikogo nie ma. Także spoko, spoko. Jest piękna pogoda, naprawdę jest podobno 16 stopni, także super. Wchodzę tu i tutaj. Siemanko, siemanko, właśnie znajdujemy się pod Galerią Krakowską tutaj za mną. Dawno nie było vlogów z Krakowa, co nie? I teraz w ogóle mogę Wam opowiedzieć, bo już w sumie byłam parę razy i parę razy tak samo jeździłam, więc dla osób, które chcą właśnie podróżować do Krakowa i się trochę boją, że na przykład nie trafią czy coś, no to powiem Wam tak, czy pociąg, czy polski bus, no to możecie sobie wsiąść, wysiąść spokojnie. No i bardzo jest łatwe dojście do Galerii Krakowskiej. A jak z Galerii Krakowskiej wyjdziecie, to idziecie za tym i trafiecie na bank. Ja tak zawsze robiłam, a my się pytałam, ale zawsze damy radę. No i słuchajcie, teraz wybieram się w stronę rynku i będziemy tam się kręcić, więc zobaczycie, co się będzie działo. No i jeżeli ktoś się pyta może o konkretny cel tej podróży, to powiem tak, pojechałam sobie na spacer, także tak to wygląda, jest mnóstwo ludzi, ale przecież pierwsze moje vlogi nagrywałam tu w Krakowie, jak jeszcze nikt nie zna, także damy radę, damy radę. Dobrze, no to odzywam się potem. No to słuchajcie, powiem Wam tak. Na pewno bez problemu traficie jeszcze tak odnośnie wcześniejszej mojej wypowiedzi, bo to wszystko ładnie jest poznaczone. Ale jak znajduję się w Krakowie, no to pierwszym punktem, gdzie muszę pójść, jest to ta oto ściana z obrazami. Tylko nie jestem w stanie powiedzieć Wam, jaka jest to ulica. Się tutaj rozglądam. Pijarska? Coś takiego? Możliwe, już Wam pokazuję. Ta jest ta piękna ściana, zawsze się jaram tymi obrazami. Słuchajcie, wow. Vlog bez fejlów nie byłby vlogiem i się pomyliłam, to nie była ta ściana, to jest sama tu się znajduje. Zobaczcie. O właśnie te obrazki, uwielbiam to miejsce, uwielbiam go. Oficjalne info, to jest ulica Pijarska. Teraz zmierzamy sobie w kierunku... Jaki? Pewnie już wiecie, w kierunku Sukiennic, w kierunku Kościoła Mariackiego, także lecimy tam. Piękna pogoda, rozpoczynać. Okej, jak już minęliśmy ulicę Pijarską, idziemy ulicą Floriańską i wtedy już ta ulica skieruje nas na rynek główny, na Stare Miasto. Nie wiem, jak to się nazywa dokładnie, niestety nie przygotowałam się, ale po prostu na centralny punkt, tam gdzie wszyscy zwiedzający muszą się wybrać. Także wybieram się tam. Ja dzisiaj ze mną tak troszeczkę zwiedzicie Kraków. Ja już szczerze mówiąc nie byłam tutaj jakoś może mnóstwo razy, to jest dopiero czwarty raz, ale znam to jakby na pamięć, gdzie trzeba pójść, gdzie co trzeba zrobić. Oczywiście jeden dzień może nie wystarczyć, no ale pokazuję Wam tak, tak wiecie, to co koniecznie trzeba zobaczyć, a jeżeli chcielibyście coś innego pozwiedzać, nie wiem, jakieś muzea, jakieś inne jeszcze atrakcje, no to wiadomo, potrzeba więcej czasu, ale myślę, że jak jesteście jakoś przejazdem, to jeden dzień naprawdę wystarczy, żeby zapoznać się z tym miastem i na pewno, żeby je polubić, bo ja uwielbiam Kraków za ten klimat. Także mam nadzieję, że dzisiejszy film przekaże go chociaż troszeczkę.
opowiedzieć Wam jeszcze jedną rzecz o Krakowie, bo zawsze jak tutaj byłam, nie widziałam gołębi. Wszyscy mówili Paula gołębie, Paula gołębie. Ja nienawidzę tych ptaków, strasznie się ich boję. I dopiero pierwszy raz widzę, jak na kogoś one siadają, czy w ogóle jest ich jakoś dużo w jednym miejscu, więc jestem zdziwiona. Zawsze mnie Kraków zaskakuje po prostu. O, zobaczcie, bryczka jedzie. Zobaczcie, jest to kupa różnych straganów. Każdy ma na daszku coś postawione. I to jest właśnie tak trafiłam. Teraz one jeszcze nie są, że tak powiem, rozłożone, nie wiem kiedy będą. Ale tak trafiłam właśnie na okres Wielkanoc się zbliża, prawda? Święta Wielkiej Nocy. Także jest tutaj dużo różnych takich palemek, ziela palmowa w końcu, różnych takich pierniczków świątecznych, dekoracji, także całkiem sympatycznie. Jeszcze w takim okresie nie byłam w Krakowie. Teraz w sukiennicach jest to miejsce, gdzie możemy znaleźć mnóstwo pamiątek. Jak widzicie, za mną jest wiele stoisk, koło mnie też. Z jednej strony, z drugiej możemy tutaj kupić zarówno pocztówki, jak i wszelkiego rodzaju biżuterię. Można jakieś tam kubeczki, inne gadżety. Także tutaj jest takie miejsce, w którym można to znaleźć. Znajdujemy się na placu Pytice w Krakowie, znane i lubiane. A ja tymczasem wybieram się, idę w kierunku Wawel. Także nasz kolejny przystanek to Wawel. Zobaczcie, tutaj ciekawa sprawa, co po niektóre ławeczki są podpisane imieniem i nazwiskiem. Jest napisane tutaj Odkryj Literacki Kraków, kody na miastoliteratury.pl. Jest jedna ławka, nadal się na plantach znajdujemy. Tam była jeszcze kolejna i ogółem nie wiem, czy tu można wchodzić, ale idziemy na hardkorze, zaraz Wam pokażę, jakie tam kwiatki są ładne. Tak, w ogóle trochę rozdeptane one są. Ale pięknie to z daleka wygląda. Słuchajcie, tutaj w tę stronę mamy Kazimierz, a tutaj mamy Wawel i ja teraz tam idę. Ajajaj, zobaczcie, jaka droga przede mną i tu jeszcze pod górkę. Idziemy się. Na Wawel zawsze warto się przejść, jak się jest w Krakowie. To taki must have. Muszę Wam powiedzieć, że jest dzisiaj tak ciepło, tak daje słońce, tak grzeje, że aż po prostu chodzę w krótkim rękaw. Cieszę się strasznie, że jest taka piękna pogoda. Jak możecie zauważyć, tam na dole znajduje się smog. Jeszcze za chwilę tam pójdziemy. Zobaczcie, tutaj Wisła. Ciąg dalszy. Słuchajcie, mamy dzisiaj wtorek, więc naprawdę jest bardzo fajnie. Jak jest zawsze tu milion ludzi, to teraz jest tak troszeczkę, gdzie ja sobie mogę iść, gadać i jakby za bardzo nikt za mną nie chodzi, nikt nie mija. Jest całkiem sympatycznie, idealna pogoda się trafiła, więc naprawdę serdecznie polecam szukanie takich okazji w internecie. Może też znajdziecie jakieś tanie bilety. Jak śmiesznie wyglądam, tutaj cień mój. Słuchajcie, ja już wyszłam. Aha, pod słońce jest, nie wiem czy mnie widać, a może to będzie trochę lepiej. Schodzę już na dół, Wawel zwiedzony. W sumie miałam być przy tym smoku, ale jakoś tak się zagmatwałam i tam w końcu nie zeszłam. Ale już nie chcę mi się tam wracać, więc lecę coś zjeść, bo naprawdę jestem głodna. Chciałam jeszcze pójść na Kazimierz, jednak nie wiem, czy mi się to uda.
Zobaczymy. 17 mam polskiego busa, także słuchajcie, trzeba trochę ogarnąć ten temat czasowo. No ale też, jak mówię, nie planowałam dzisiaj za bardzo jakichś tam wielkich, nie wiadomo jakich zwiedzeń, z tego względu, że sobie już tak ustaliłam, że mam mało czasu. No i tak jak mówię, jednodniowy wypad. Dużo osób, widząc moje zdjęcia na Instagramie, że jestem w Krakowie, pisze: Paula, spotkanie, gdzie można cię spotkać? No słuchajcie, ja przyjechałam sobie na spacer, tak jak mówię, więc nic takiego dzisiaj nie organizowałam. Teraz coś zjeść i słuchajcie, zapytałam was na fanpage'u, dużo osób poleciło różne miejscówki, ale też parę osób pisało jakieś głupie komentarze, typu jakiś Pizza Hut, McDonald's, no bez przesady. Ja, wiecie, że ja lubię dobrze zjeść i chyba wybiorę się, słuchajcie, na co? Zgadujcie, co lubi nam Paula na mięso. I do jakiegoś burgera zjeść. Wiem, że jak byłam kiedyś w Krakowie, to właśnie jadłam burgera i wtedy wydawało mi się taki średni, ale później jak jadłam różne inne, to cały czas smakiem wracałam do tego, także zobaczymy, czy ja dobrze pamiętam, czy źle. A i z tego, co mi się wydaje, nazwa to było chyba Moa Burger, coś takiego. Zaraz sprawdzę, czy to jest tam, gdzie myślę. Jak nie, to pójdę gdzieś indziej, ale chciałam wam powiedzieć o tej historii. Patrzcie, kogo tu spotkałam. Mówiłam, że żadnego spotkania nie robię, ale ludzie mnie tu złapali. Koniki jadą za mną. Nie wiem, czy tu widać, a tam są. A no i żeby tradycji stało się zadość, w Krakowie zawsze ktoś musi mnie zaczepić, także dziewczyny podeszły. W sumie nawet nie zapytałam, jak mają na imię, no ale pozdrawiam was. Fajnie, że podeszłyście. Moja reakcja była taka, się śmieje, bo to było z takiego: o Boże, glam Paula, no nie? A ja po prostu, ja wtedy się śmieję, bo nie wiem, co robić, no dla mnie to trochę jest dziwne. Ale tak, lecę dalej. Jedzonko, konie za mną, rozjadą mnie zaraz. Zobaczcie, w Krakowie jeździ mnóstwo takich pojazdów. Takie sightseeing, takie zwiedzanie. Całkiem ciekawy, powiem wam, jak komuś nie chce chodzić, to może sobie tak pozwiedzać. Teraz to się czuję jak debil, bo krążyłam w kółko i powinnam w ogóle wyjść gdzie indziej, ale dobra, poradziłam sobie. To jest mała burger. Tam jest pizzeria Cyklop. Byłam, wybieram się na burgera. Już mamy po 15, więc strasznie dużo ludzi tutaj już na ryneczku. Chłopaki tutaj swoje popisy przedstawiają, ale bardzo fajnie, zawsze pracuję takie osoby. Zwijam się dalej, chciałam iść na ten Kazimierz, ale nie wiem, czy zdążę, byłam na tym burgerze w ogóle. Zapomniałam wam to nagrać, bo już byłam taka głodna, że to była masakra. No i tak, to jest prawda, że będę tutaj wracać. Generalnie może nie jest on jakiś taki bardzo wyśmienity, ale ta góra jest po prostu przegenialna. Mówiąc to, mam na myśli, że zazwyczaj w burgerach dostajemy w oddzielnym słoiczku taką salsę pomidorową, a tutaj już jest bułka tym wysmarowana i mam wrażenie, że ona jest taka wymoczona. Wszystko jest to po prostu idealnie słodziutkie i to po prostu daje mi cały smak tego burgera. Wnętrze nie jest za ciekawe z tego względu, że są tam takie stoły, kilka ludzi siedzi przy jednym koło siebie, także no mogłoby być lepiej, ale za to jedzenie rekompensuje to. Idę dalej. Patrzcie, jaka creepy winda. Taka kapsuła, ja tam od dołu jadę, tak się bałam. O Jezu. To jest drugie piętro. Zobaczcie, taki piękny mam tutaj koktajlik. To mój komputer, a tu taki widok. Słuchajcie, wam się pokazuję ja. Jestem na tarasie widokowym, w ogóle nie mogłam tu trafić. Zanim ja tu trafiłam, ale spoko. Tutaj było jakieś wejście od muzeum. I ten. Już tak stanę, żeby było coś ciekawego widać. I trzeba było w ogóle zapłacić za wejście, więc sobie się zdziwiam. Ale super, bardzo fajnie się tu chilluje. Nie ma w ogóle ludzi, co tam na dole jest bardzo dużo. A tu nie ma prawie nikogo, także lajtowo. I mam chyba jakąś godzinkę jeszcze do tego, do mojego busika, więc sobie tu posiedzę. Akurat film rzucam, także fajnie. Super.
przygoda, a właściwie dzień z Krakowem dobiega końca. Mam nadzieję, że film taki tanie podróżowanie Kraków zadycha wam się spodobał. Ha, gdzie ja idę? Wiecie. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Kciuki w górę, ten nas pan przypuszcza. Dzięki, dzięki. Aha, no i zbieram się właśnie teraz w kierunku galerii. I zaraz będę wsiadała w busika i wracam do Warszawy. Ja właśnie dotarłam do domu, jestem mega wymęczona po dzisiejszym dniu, ale było naprawdę fajnie. Fajnie, fajnie. I dajcie mi koniecznie znać, czy wy trafiliście kiedyś na jakieś takie fajne okazje biletowe, fajne okazje cenowe. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawa i czy podobał wam się taki vlog. Może będę taką prowadziła kiedyś serię w przyszłości z podróżami tanimi. Kciuk w górę, jeżeli się podobało. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!